To tylko będziemy robić na podwyżki, później nie będzie. Jak pani ocenia te podwyżki? To jest coś okropnego, jak mamy tak byle jakie emerytury, a bez przerwy podwyżki i podwyżki i podwyżki za mieszkanie, za to, za wodę. No przecież to tylko będziemy robić na podwyżki. No, to samo. Czemu młodzi poszli za Tuskiem, za koalicją, za Hołownią? Czy młodzi mogą pamiętać to, co było 8 lat temu? Nie, oni tego nie pamiętają. Oni tego nie pamiętają, ale oni się jeszcze przekonają. Czy Tusk może być dla nich lepszych rządów Tuska, jak może być, jak będzie? Ja po prostu wspominam wszystko bardzo, bardzo źle. Było bezrobocie, nie było pieniędzy, emerytury, byle jak. Zadowolona po wyborach? Nie, nie. Jak wie pan, za 8 lat jak było zapisu? No zapisu to ja byłam zadowolona. Dlaczego? Ja byłam zadowolona. Była 13, była 14, były większe waloryzacje, nie było takich dużych tych, no co podnoszą mnie, to nie było tego. Czy ktoś obiecał, PiS to zrobił? No raczej tak, raczej się wywiązywał. No, też nie byli święci, jak to się mówi. No, ale nie było tak, jak teraz nam się szykuje, że będzie źle. Czy będzie bieda za Tuska, czy dobrobyt, jak pani myśli? Nie, za Tuska nie będzie dobrobytu. Nie będzie, nie ma szans. Nie ma szans. No niby obiecuje 13, 14, no, babciowe, 8. No właśnie o to chodzi, czy to jeszcze będą. Będzie to według pani, czy? No, na razie jest cisza, niby mają być, ale ja się spodziewam, że mogą na razie być, a później nie będzie. Ile pani miała emerytury wtedy za Tuska? Nie pamiętam, ale... Waloryzacja ile było? No, nie pamiętam już ile, bo ja już jestem sporo na emeryturze, ale miałam mała rewolucja. No bo ich nie pamiętam, tak? No wie pan co, ja nie wiem, jak właśnie ta młodzież teraz myśli o tym, czy są zadowoleni chyba z tego, że go wybrali, ale okaże się, jeszcze trochę się okaże, co będzie. My to wiemy. Oni 13, 14 to nie ma, bo to jest kłamstwo. To jest kłamstwo, tak? Tak, to jest kłamstwo. Bo dlaczego? Jak dołożą do emerytur każdemu po 100 zł. Co miesiąc? Co miesiąc i już jest 13 i 14 przykładowo. Nie każdy dostaje 14, bo jak ma więcej jak... Pan myśli, dlaczego nie mogą tak zrobić, że co miesiąc? No dlatego, bo im pasuje, żeby na nich głosować, bo wtedy teraz tym emerytom... To jest przekupstwo? Tak, to jest przekupstwo. Przed wyborami? No oczywiście, bo gdyby nie było przekupstwa, to by już dawno to zrobili i podnieśliby ludziom po te 100 zł. Oszczędza pani jakoś, jak to wygląda? No oczywiście, że oszczędzam na wszystkim. Na wszystkim. Prąd, woda, gaz. Oczywiście. I co, po ciemku pani siedzi? Nie siedzę po ciemku. I wody pani zużywa, jak to wygląda? Proszę? Nie, wody pani zużywa, no na co można oszczędzić? No, też. Kto tu zawinił przy tej inflacji? Przez kogo? A, nie wiem. Jak sobie rząd radzi? Jest pani zadowolona z nich, czy nie? Nie jestem zadowolona. Są trzynastki. I co z tego? 14. Po tej 14 i po tej 13. Nie chce pani 1000 zł. Normalnie żyć, a nie będą mi kapać. Czy pani stała emerytura by chciała? Proszę? Żeby stała emerytura była większa? Myślę, że tak. O ile? Co miesiąc, tak żeby było dobrze? No tak, żeby było dobrze właśnie. Miesiąc, teraz już 1000 chyba. Tysiąc to 200... mam. Nie wiem ile. Ale coś...